Ogromne wzruszenie. Te dwa słowa najlepiej opisują emocje, jakie towarzyszyły uroczystościom poświęconym 50-leciu pożycia małżeńskiego, które odbyły się 11 października w hali sportowo-widowiskowej. Tego dnia burmistrz Krosna Odrzańskiego wręczył 28 parom z gmin Krosno Odrzańskie, Bobrowice, Bytnica i Dąbie medale za długoletnie pożycie małżeńskie. Wzruszenie towarzyszyło nie tylko uhonorowanym parom, ale także samemu burmistrzowi. To coś niesamowitego, co się dzieje w ostatnich latach podczas tych spotkań, podczas tych uroczystości, ponieważ w roku 2011 miałem przyjemność ten medal przypinać moim rodzicom i wręczać w imieniu prezydenta. I powiem Państwu, że każdorazowo patrzę na Państwa z podziwem. Odznaczenia zostały przyznane przez prezydenta Bronisława Komorowskiego za pośrednictwem wojewody lubuskiego po zainicjowaniu procedury przez Urząd Stanu Cywilnego w Krośnie Odrzańskim. Szczegóły przybliża Mirosław Kosowski, kierownik Urzędu Stanu Cywilnego. Pierwszy warunek to jest 50 lat pożycia, czyli od daty ślubu musi minąć 50 lat w roku, w którym jest organizowana uroczystość. Wygląda to tak, że nie każdy Urząd Stanu Cywilnego organizuje to w taki sposób jak my, czyli najpierw wyszukuje, że tak powiem, może brzydko, kolokwialnie jubilatów poprzez sprawdzanie baz danych ewidencji ludności naszej gminy i kilku sąsiednich, gdyż nasz urząd jest rodzajem urzędu rejonowego, który obsługuje poza naszym gminą i miastem i kilka sąsiednich gmin. Zwracamy się również do tych sąsiednich gmin o przeszukanie ich baz ewidencji ludności, których nie jesteśmy w posiadaniu, i aktualnie mieszkających mieszkańców. W tym ważnym dniu zarówno burmistrz Marek Cebula oraz kierownik Urzędu Stanu Cywilnego Mirosław Kosowski podkreślali, że młode pokolenia powinny czerpać pożyteczną naukę od uhonorowanych par, których życiowe doświadczenia są bezcenne. My także możemy się od nich wiele nauczyć. Myślę, że wytrwałości i tego, co ja zawsze mówię też, kiedy przyjmuję oświadczenia o wstąpieniu w związek małżeński, co niektórzy nazywają, że daję śluby, ja tych ślubów nie daję, uważam, po prostu przyjmuję oświadczenia. I mówię do tych ludzi, że oni przede wszystkim muszą się wspomagać i muszą umieć przebaczać, muszą być wobec siebie lojalni. Bo bez tego nie stworzą czegoś takiego, co jest tym najważniejszym miejscem na ziemi, czyli naszym rodzinnym domem. Patrzcie zawsze na to, czego dokonaliście. A dokonaliście rzeczy wielkich, bo dzisiaj stoi przed wami pokolenie waszych dzieci. To dzisiaj my piastujemy ważne urzędy w tym mieście, ale też i w naszej rzeczywistości. I za to chciałem w tym miejscu bardzo serdecznie Państwu podziękować. A dzieci i gości zebranych prosić o wielkie brawa dla rodziców. Pary, którym przyznano medale za 50-lecie pożycia małżeńskiego, nie kryły swojego wzruszenia i radości. Doniosły, łezki w oczach były. Kręciły się łzy w oczach, także no, bardzo, bardzo przyjemna uroczystość. No i miło nam, że pan burmistrz taką uroczystość nam po prostu tu zorganizował. Dzisiaj obchodzimy 50-lecie. Ale jeszcze ja mam nadzieję swoją żoną dożyć diamentowych. A pełną relację z jubileuszu pożycia małżeńskiego będzie można zobaczyć po głównym wydaniu serwisu oraz na stronie krosno24.tv.